Do you feel anger or even hatred towards men? I never hated men, but now I do. I mean, not all. I have a category. I hate those male... God. I hate those male... cops. Real bad, because they're dirt balls. The cops, the judges, the lawyers, they're all male. When we think of serial killers, we usually picture white males, Gacy, Dahmer, or even the fictional Hannibal Lecter, but never a woman. Well, the trial we are about to see may change all that. Tara has a new face, a new gender. Her name is Eileen Wuornos. Kryminalna historia Stanów Zjednoczonych bogata jest w niezwykle drastyczne przypadki. Takie nazwiska jak Bundy czy Gacy dobrze znane są nie tylko w samych Stanach, ale i na całym świecie. Szczególną uwagę poświęca się jednak zbrodniom popełnionym przez kobiety. Na początku lat 90. Ameryka żyła sprawą 33-letniej Eileen Carol Wuornos. Kobieta została postawiona w stan oskarżenia w związku ze śmiercią 51-letniego Richarda Mallory, którego martwe i nagie ciało ujawniono kilkanaście miesięcy wcześniej w pobliżu międzystanowej drogi numer 95. Can you afford to hire an attorney? No, sir. Do you work? No. I'm in jail. How can I work? Well, obviously you're not working now, but how long has it been since you've last worked? About 84, possibly. You hadn't worked in 6 or 7 years? How do you support yourself? I'm a professional call girl. Do you own any property here in the state of Florida? You own a motor vehicle of any kind? Pardon? You own a motor vehicle of any kind? No, sir. Życie urodzonej w 1956 roku Eileen od samego początku miało wyjątkowo gorzki smak. Przyszła na świat jako córka 17-letniej Diane Wuornos i 19-letniego Leo Pittmana. Matka nie poświęcała jej swojego czasu, a ojciec, jak się później okazało pedofil i gwałciciel, opuścił rodzinę przed narodzinami dziewczynki. W wieku kilku miesięcy Eileen oraz jej o rok starszy brat Keith zostali porzuceni przez matkę. Trafili do domu swoich dziadków, Loriego i Brity Wuornos, którzy zaadoptowali swoje wnuki. Nazywana zdrobniale Lee, Eileen była regularnie bita i wykorzystywana seksualnie przez dziadka alkoholika. W wieku 11 lat zaczęła uprawiać seks w zamian za używki, jedzenie i pieniądze. Otwarcie mówiło się o kazirodczej relacji łączącej Eileen i jej brata. Rówieśnicy jej nie szanowali. Doszło nawet do sytuacji, w której znajomi wyrzucili dziewczynę z jej własnej imprezy. W wieku zaledwie 14 lat, w wyniku gwałtu popełnionego przez kolegę jej dziadka, Lee zaszła w ciążę. Synka, którego widziała tylko w momencie porodu, urodziła w domu dla niezamężnych matek. Po powrocie do rodzinnej miejscowości na Eileen nie czekało nic dobrego. Jej babcia zmarła na marskość wątroby, a pogrążony w alkoholowym cudu dziadek wyrzucił 15-latkę z domu. Pozostawiona samej sobie, Lee utrzymywała się z prostytucji. Sypiała w motelach, pustostanach i lasach. Nie potrafiła trzymać się z dala od kłopotów i pierwszy areszt zaliczyła jeszcze jako nastolatka. W roku 76 w drodze na Florydę poznała 69-letniego Louisa Fella, emerytowanego biznesmena. Para szybko się pobrała, ale wybuchy agresji, awantury i pobicie małżonka jego drewnianą laską doprowadziło ostatecznie do unieważnienia małżeństwa. W wieku 21 lat na raka zmarł jej brat. Pieniądze z jego polisy kobieta szybko przepuściła na swoje zachcianki, a gdy portfel zaczął świecić pustkami, Lee powróciła do przestępczego fachu. Przed oblicze sądu trafiała za kradzieże, rozboje i przestępstwa finansowe, za co ostatecznie skazano ją na rok pozbawienia wolności. Nie miała szczęścia do facetów, a oni nie mieli szczęścia do niej, dlatego w roku 87 związała się z motelową pokojówką, Tyrą Moore, którą poznała w barze dla lesbijek. She was in there alone, I was in there alone. We started a conversation and she went home with me that night. Kobiety zamieszkały razem, utrzymywane głównie z prostytucji Eileen. Z powodu słabej sytuacji finansowej wielokrotnie zmieniały miejsce zamieszkania, sypiając w motelach i pod gołym niebem. Jednak Lee wcale to nie przeszkadzało. Po raz pierwszy czuła się kochana i gotowa była na wszystko, aby utrzymać związek i uczynić Tyrę szczęśliwą.
13 grudnia 1989 roku policjanci z hrabstwa Volusia odnaleźli ciało 51-letniego Richarda Mallory. Zwłoki ujawniono na zalesionym terenie, kilka mil od miejsca, w którym dwa dni wcześniej znaleziono jego porzucony samochód. Na podstawie przeprowadzonej autopsji stwierdzono, że do śmierci Denata doprowadziły dwa pociski, które przeszyły jego lewe płuco. Niecałe 6 miesięcy później, w czerwcu 90 roku, w hrabstwie Citrus po drugiej stronie stanu ujawniono ciało 43-letniego pracownika budowlanego, Davida Spearsa. Do podobnego zdarzenia doszło 5 dni później, w sąsiednim hrabstwie Pasco. Znaleziono tam zwłoki 40-letniego Charlesa Carscadona. Na ciałach obu ofiar ujawniono rany postrzałowe. Miesiąc później policja w Orange Springs otrzymała zgłoszenie o wypadku samochodowym. Świadkowie twierdzili, że po kolizji z samochodu uciekły dwie kobiety. Po sprawdzeniu pojazdu okazało się, że zdemolowany Pontiac należy do zaginionego jakiś czas wcześniej 65-letniego Petera Simsa. Dotychczasowe zdarzenia były do siebie na tyle podobne, że śledczy zaczęli skłaniać się do wersji, że za zbrodnie popełnione na Florydzie w ciągu ostatnich kilku miesięcy odpowiedzialne są te same osoby. Wszystkie ofiary to podróżujący samochodem mężczyźni w średnim wieku. Znaleziono ich na terenie tego samego stanu z podobnymi ranami postrzałowymi. Co więcej, na miejscach zbrodni policja zabezpieczyła butelki po alkoholu i prezerwatywy. Pozwoliło to na przyjęcie prawdopodobieństwa, że za morderstwami mogą stać prostytutki. Sprawa stała się poważna, dlatego w telewizji zaprezentowano portrety pamięciowe poszukiwanych. Serial killing seemed to have become a brutal fact of life, tragically, but there's one string of murders unlike any you've ever heard about. Do organów ścigania zgłaszały się osoby, które zgodnie wskazały, że jedną z poszukiwanych jest Tyra Moore. Takiej spójności brakowało w przypadku drugiej osoby, którą w zależności od świadka identyfikowano jako Cammy Green, Lori Goddy lub Lee Blachowicz. Zbieranie materiału dowodowego trwało przez kilka kolejnych miesięcy, w trakcie których na Florydzie odkryto trzy kolejne ciała: Troya Biresa, Charlesa Humphreya i Waltera Antonio. Wszyscy po 50. Wszyscy zastrzeleni. Do przełomu w sprawie doszło pod koniec 90. roku. W jednym z lombardów odnaleziono kamerę należącą do pierwszego z zamordowanych, Richarda Mallory. Pobrane odbitki palców odpowiadały tym, które ujawniono na pozostałych rzeczach, zastawionych w innych lombardach. Przeprowadzona analiza wykazała, że Cammy Green, Lori Goddy i Lee Blachowicz to jedna i ta sama osoba. Z wynikami zwrócono się do Narodowego Centrum Informacji o Przestępczości, w którym ujawniono, że zabezpieczone ślady linii papilarnych to odbitki palców Aileen Wuornos. Jej dane znajdowały się w bazie w związku z przestępstwami popełnionymi kilka lat wcześniej. Wuornos została szybko namierzona i już 9 stycznia 91 roku doszło do jej zatrzymania. Tego dnia Aileen piła alkohol w barze Last Resort. Nie było z nią Tyry, która widząc swój portret w lokalnej telewizji wyjechała do siostry zamieszkałej w Pensylwanii. Policjanci obserwowali Wuornos od jakiegoś czasu, a w zatrzymaniu brali udział funkcjonariusze działający pod przykrywką. Chcieli wyciągnąć od Aileen informacje na temat zabójstw, ponieważ materiał dowodowy był za słaby, aby zatrzymać ją pod zarzutem morderstwa. Kobieta została wywabiona na zewnątrz budynku, gdzie została aresztowana. W kajdanki zakuto także jednego z policjantów. Liczono na to, że Aileen uwierzy w ustawkę i wyjawi mu prawdę. What's going on, girl? I don't know what's going on. What do you mean? Why the f*** are you talking about a warrant? Honey, you probably want these little undercover suckers. Doing some kind of s***, but I don't know what's going on. And who are you talking about? What the f*** are you talking about? I don't know what's going on. I have no idea what's going on either. Either do I. What the hell? What, tell me? You tell me. Tell me. Policja nie mogła przetrzymywać Aileen bez końca, dlatego należało działać szybko, aby zdobyć brakujące dowody i tym samym postawić Wuornos w stan oskarżenia.
Rozwiązaniem problemu okazała się Tyra, którą namierzono wkrótce po aresztowaniu jej kochanki. Policja zagwarantowała kobiecie immunitet w zamian za nakłonienie Eileen do przyznania się do winy. Moore zgodziła się na taki układ i sprowadzona z powrotem na Florydę pod nadzorem funkcjonariuszy skontaktowała się z Warnos. Hello. Hi. Yes. Yes. Hi. Hey. I had to call you early because I didn't know if you were going to leave today or what. I don't... What the hell is going on, Lee? They've called. They've been up to my parents again. They've got my sister now asking her questions. I don't know what the hell's going on. Huh. Were they asking your sister questions? I don't know. Hmm. Lee, they're coming after me. I know they are. No, they're not. They're innocent. They've got to. Why are they asking so many questions then? Honey, listen. Do what you gotta do, okay? I'm gonna have to because I'm like gonna go to jail for something that you did. This isn't fair. My family is a nervous wreck up there. My mom has been calling me all the time. She doesn't know what the hell's going on. Okay. Do what you gotta do, okay? Alrighty. What? I'm not gonna let you go to jail. You evidently don't love me anymore. You don't trust me or anything. I mean, you're going to let me get in trouble for something that I didn't do. I said I'm not. Listen, quit crying. I can't help it. I'm scared shitless. I know. I love you a lot. I don't know whether I should keep on living or if I should... No, Ty, listen. What if they don't believe me? Tyra, listen. What? I'm not going to let you go to jail. Listen, if I have to confess, I will. Yes. Why now? How did you do this? Why did you do this? I don't know. Listen, Ty. What? I'll probably never be able to see you. Yes. I love you. If I have to confess everything just to keep you from getting in trouble, I will. Okay. So don't worry, okay? Okay. I love you. No. Eileen bardzo kochała swoją dziewczynę, dlatego pomimo podejrzeń, że ich rozmowy są podsłuchiwane, zdecydowała się złożyć wyjaśnienia, aby chronić ukochaną. Eileen przyznała się do morderstw. Twierdziła, że doszło do nich w samoobronie, ponieważ wszystkie jej ofiary próbowały ją zgwałcić. Adwokat odradzał jej składanie wyjaśnień, ale Warnos nie słuchała. Dobro Tyry było dla niej najważniejsze. Policja otrzymała to, czego chciała. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procesu wyznaczonego na 13 stycznia 1991 roku, 12 miesięcy po przyznaniu się do winy przez Eileen. Zanim jednak do tego doszło, miejsce miało dość niecodzienne wydarzenie, ponieważ w listopadzie 1991 roku Lee została adoptowana przez 44-letnią nawróconą chrześcijankę, Arlene Prahl. And how did you first get to hear of her? I read about her in the newspaper. I saw her pictures in the paper, and my dad was in the hospital with a heart attack. And my husband and I had nothing to do but read papers, and so we read the papers on her. And as soon as we saw the pictures in the paper, her eyes, I mean, I read people's eyes, and I just knew she was not capable of being a serial killer and doing what they said. So we prayed for 2.5 weeks, and finally, at the end of 2.5 weeks, we reached out to her through a letter, and I told her that she was going to think I was crazy, but that Jesus himself told me to write to her. And she said that when she first got arrested, she went and said, God, if you are real, send a Christian woman into my life to befriend me through this mess. So she got my letter, and I mean, it was just like instant explosion, like poof, here's this person. 13 stycznia 1992 roku w Sądzie Hrabstwa Volusia przeprowadzono rozprawę przeciwko Eileen Warnos. Sprawa dotyczyła zamordowania Richarda Mallory w trakcie rabunku.
Chcąc wykazać winę oskarżonej, prokuratorzy powoływali się przede wszystkim na dowód w postaci nagrania, na którym Lee przyznała się do morderstwa. Podważali wersję, jakoby do zabójstwa doszło na skutek samoobrony, wskazując na działanie z premedytacją. Co więcej, pomimo że ta sprawa dotyczyła jedynie Richarda Mallory, oskarżyciele publiczni skorzystali z tzw. reguły Williamsa, zgodnie z którą w danej sprawie dopuszczalne jest przywołanie innych przestępstw popełnionych przez oskarżonego celem wykazania m.in. jego motywu, intencji i modus operandi. Prokuratorzy zwrócili uwagę na niespójność nowych wyjaśnień z tymi uprzednio złożonymi. Z każdym kolejnym razem kobieta wzbogacała swoją historię o nowe fakty, stawiające ją w lepszym świetle. Przy pierwszym przyznaniu się do winy Lee utrzymywała, że zabiła Richarda, ponieważ ten próbował ją zgwałcić. Natomiast w trakcie procesu Warnos zeznała, że do gwałtu jednak doszło. Kobieta dość emocjonalnie reagowała na wystąpienia prokuratorów, jednak prawdziwym ciosem było pojawienie się na sali Tyry Moore, zeznającej przeciwko Eileen. How is it that you came to know her? I met her in a bar. And did there come a point in time in your life that you and she formed a relationship? Yes, we did. How long did that relationship last? About 4.5 years. And could you describe the relationship to us in regards to your living arrangements, your working arrangements, things of that nature? Well, we lived as lovers. And I worked quite a bit, and she worked as a prostitute. During the 4 years that you lived together, were you always in one place, or did you move about? We moved around a lot. I'd like to take you back to December the 1st of 1989. Do you recall where you were living at that time? At the Ocean Shores Motel in Ormond Beach. And how long have you been at the Ocean Shores Motel on that occasion? Approximately a month. During that period of time, you see Eileen Warnos on December the 1st, 1989? Yes, I did. And were you two living together at that time? Yes, we were. And where were you when you first saw her? And can you describe to us, were you both at home at the same time, or did you come home from work, or were you going to work, or was she coming back from a location? Explain no, I was in bed. It was early in the morning when she came in, and I was still sleeping. Did you have a job at that time? Yes, I did. And what time did you have to go to work? I believe it was 9 o'clock. And did you go to work on that day, if you recall? Yes, I did. Well, before you went to work, did you have occasion to wake up? Yes, Lee came in. Okay. Can you describe to us what, if anything, occurred, or what, if anything, you spoke about when she came in? Well, she came in and she had a car outside and said that we were going to move. And when, first of all, was it your car? No. Did you ever see that car before that day? No, I hadn't. Did you ever see that car after that day? A photograph of it. But physically, in Ms. Warnos' possession or your own? No, I never saw it after that day. Anything occur when she came home? Out of the ordinary? When later that evening, I know we were sitting watching TV. And she told me she had something to tell me. And I asked her what. And she said that she had shot and killed a man that day. Did she say anything else at that point? Later she was telling me that she had put the body in the woods under a piece of rug. Przydzielona z urzędu obrona w osobie Trishy Jenkins dążyła do wykazania, że pierwsze przyznanie się do winy przez Eileen zostało złożone pod wpływem emocjonalnego nacisku ze strony Tyry Moore, współpracującej już wtedy z policją. Zdaniem Jenkins, Lee gotowa była przyznać się do czegokolwiek, byleby ochronić swoją ukochaną. Obrona podniosła także, że wkrótce po aresztowaniu Warnos, trzech detektywów biorących udział w sprawie oraz Tyra Moore prowadzili rozmowy z podmiotami zainteresowanymi wykupieniem ich praw do historii o Eileen. Wbrew zaleceniom swojej prawniczki, Warnos zdecydowała się zeznawać w charakterze świadka, przedstawiając kolejną wersję tego, co jej zdaniem wydarzyło się w 1989 roku. He put the cord around my neck and he said, "Yes, you are, bitch." He said, "You're gonna do everything I tell you to do. And if you don't, I'll kill you right now and I'll fuck you after. Like, just like the other sluts I've done." And
And he said, it doesn't matter to me. Your body will still be warm for my huge cock. And he said, he was choking me and I was holding it like this. And he said, do you want to die, slut? And I just nodded no. And then he said, are you gonna listen to everything I've got to say? Have you do? And I just nodded yes. And he told me to lay down on the car seat. Okay, what happened next? Then he began to start having anal sex. Okay. And he's doing this very violent manner, movement. And then he, I don't know if he came or what, climaxed. I talk street talk, so I don't know if he did that. And he violently took himself out and violently put himself in my vagina. Were you saying anything to him at that point? No, I was crying my brains out. I thought to myself, I gotta fight, I'm gonna die. This guy is gonna play with me and play with me, and then he's gonna kill me. He's already said he's gonna kill me. He's already said he killed other girls. I gotta fight. I jumped up real fast and I spit in his face. And he said, you're a dead bitch, you're dead. And he's wiping his eyes. And I laid down real quick and I grabbed my bag. And he was starting to come for me when I grabbed my bag and whipped my pistol out toward him. And he was coming toward me with his right arm, I believe. And I shot immediately. And I think I shot twice as fast as I could. 27 stycznia 1992 roku, kilkanaście dni po pierwszej rozprawie, Eileen ponownie zjawiła się w sądzie, aby wysłuchać decyzji ławy przysięgłych. Uznano ją za winną morderstwa pierwszego stopnia. Zdaniem ławy przysięgłych, Eileen zabiła z premedytacją. Dzień później rozpoczął się kolejny etap procesu. Warnos ponownie stanęła przed ławą przysięgłych, tą samą, której dzień wcześniej naubliżała. Decydując pomiędzy karą dożywotniego pozbawienia wolności a karą śmierci, ława przysięgłych musiała rozważyć wszelkie za i przeciw dla każdej z opcji. Z jednej strony uważano, że niezwykle trudne i przykre dzieciństwo oraz ciągnąca się przez lata samotność i nieustanne poczucie zagrożenia wynikające z pracy jako prostytutka stanowiły okoliczności przemawiające za karą dożywocia i darowaniem życia. Co więcej, zdaniem biegłych psychologów występujących w obronie Eileen, kobieta cierpiała na zaburzenie osobowości, co miało wpłynąć na jej zachowanie w momencie popełnienia morderstwa oraz w trakcie składania wielokrotnie zmienianych wyjaśnień. Na koniec swojej mowy Tricia Jenkins wniosła o oszczędzenie życia jej klientki, przedstawiając ją jako zniszczone i prymitywne dziecko. Z drugiej strony stanowy psycholog dr Bernard twierdził, że faktycznie Eileen cierpiała na pewne zaburzenia, jednak nie były one na tyle ekstremalne, aby stanowiły okoliczność łagodzącą odpowiedzialność za jej postępowanie. Co więcej, do kwestii trudnego dzieciństwa Eileen odnieśli się jej biologiczni wujkowie, a po zaadoptowaniu przez dziadków także przyrodnie rodzeństwo, Lori Goody i Barry Warnos. Zdaniem Barry'ego w domu panowały jedynie zasady, których należało przestrzegać, a on sam nigdy nie widział, aby jego ojciec bił Eileen. Głosami 12-0 ława przysięgłych zaleciła wyrok śmierci. Wskazano, że jedynym czynnikiem sprzeciwiającym się wymierzaniu takiej kary były problemy natury psychicznej, jednak nie były one na tyle rozległe, aby Eileen Warnos nie była w stanie odróżnić dobra od zła. Sąd przychylił się do zalecenia przysięgłych i 31 stycznia 1992 roku skazał Eileen na karę śmierci przez porażenie prądem elektrycznym. Until by warrant of the governor of the state of Florida, you, Eileen Carol Warnos, be electrocuted until you are dead. And may God have mercy upon your course. Po procesie ujawniono, że Tyra Moore oraz niektórzy funkcjonariusze faktycznie sprzedali swoje prawa do historii o Eileen. Pod koniec roku 1992 na ekrany trafił film Overkill – historia Eileen Warnos. W
późniejszym czasie Lee wielokrotnie odwoływała się do tej produkcji, twierdząc, że dla podkręcenia fabuły w stosunku do rzeczywistości przedstawiono ją w o wiele bardziej okrutnym i zdeprawowanym świetle. Nie tylko Tyra zarobiła na swojej ekskochance. Arlene Prahl, nawrócona katoliczka, która adoptowała Lee, bardzo chętnie udzielała wywiadów na temat jej córki. Oczywiście za odpowiednią kwotę. Za wystąpienie w dokumencie Nicka Broomfielda zażyczyła sobie 10 tysięcy dolarów, którymi podzieliła się ze Stevenem Glazerem, znajomym prawnikiem i niespełnioną gwiazdą muzyki. When I was a child, I was abused by my parents and I developed an imaginary friend. And I built him. Now, Lothar is the protection that I don't have. My dog died, so I keep Lothar out here to keep the drug addicts away from the house. And did you made Lothar yourself? Made him out of my own. I made him out of my own two hands. Za namową Prahl Eileen zwolniła Trisha Jenkins i zatrudniła Glazera. W stosunku do pozostałych morderstw mężczyzna polecił Warnos zrezygnowanie z utrzymywania niewinności na rzecz tzw. no contest plea. Jest to instytucja leżąca pomiędzy przyznaniem a nieprzyznaniem się do winy. Oskarżony nie potwierdza ani nie zaprzecza popełnieniu przestępstwa. W przypadku Eileen sąd nadal mógł wymierzyć karę śmierci, lecz cały proces przebiegał znacznie szybciej. Po latach Glazer wyznał, że to Eileen poprosiła go o taki ruch, ponieważ pogodziła się z karą śmierci za morderstwo Richarda Mallory. Zdaniem Jenkins to Glazerowi zależało na szybkim zakończeniu sprawy, ponieważ miał za mało doświadczenia, aby ją udźwignąć. Podobnie jak Glazer, Arlene Prahl zdawała sobie sprawę, że no contest to w tym przypadku poddanie sprawy i oczekiwanie na kolejne wyroki śmierci, jednak niezbyt jej to przeszkadzało. God has forgiven her for what she's done and our state has the death penalty, so why not go for it? I mean, wow, she could be home with Jesus in a matter of a few years. The theory of, and the philosophy of Jesus Christ, if you are going to believe that you're saved by Jesus Christ, the first thing you have to do is confess. Confess your sins and you'd be much better off in heaven. I mean, if I had the choice, I'd rather be up there, but God has not chosen for me to go. I have made peace with my Lord and I have asked forgiveness. I am sorry that my acts of self-defense ended up in court like this, but I take full responsibility for my actions. It was them or me. I am sorry for all the pain that my actions have caused. I am prepared to die if you say it is necessary. Pomimo zapewnień o pojednaniu z Bogiem i gotowości na śmierć, reakcja Eileen na wyrok pokazała, że wcześniejsze przemówienie niekoniecznie oddaje jej faktyczne stanowisko w tej sprawie. I sentence you in case number 91-463 to death for the murder of Troy Burris. Case number 91-304, I sentence you to death for the murder of Charles Humphreys. Case number 91-112, Citrus County case number, I sentence you to death for the murder of David Spears. Thank you. And probably see, I'll be up in heaven while y'all are rotting in hell. Okay, there will be an automatic appeal. You have the right to an appeal. Mr. Glazer, is that going to be handled by you May or the public defender? May your wife and kids get raped. I would ask that you would point right to the public ass. Defender's office. Okay, I'll appoint the public defender's office to handle the appeal. There's one other thing. I know I was raped, and you aren't nothing but a bunch of scum. Therefore, these proceedings are now putting concluded. Putting somebody who was raped to death? Fuck you, motherfucker! Z czasem Eileen zaczęła podejrzewać, że Prahl i Glazer trzymają się blisko niej tylko dla własnych korzyści i zerwała z nimi kontakt. Przyznała, że jej matka i prawnik podsuwali jej pomysły na popełnienie samobójstwa. Cała sytuacja była kolejnym ciosem dla ponownie zdradzonej Eileen. I mean, Arlene did not adopt me to be my mother. She adopted me to bury me, and she adopted me just to visit, have easier access to visitation. There and she's doing a lot of. Steve is doing a lot of in the media, and so is Arlene. And they're both really pissing me off because I think their motive was just to make money. W listopadzie tego samego roku Lee otrzymała piątą karę śmierci, tym razem za morderstwo Charlesa Carskadona. W trakcie tego procesu ujawniono, że pierwsza ofiara, Richard Mallory, zaliczył kilkuletnią odsiadkę w związku z gwałtem popełnionym na terenie innego stanu. Pomimo, że taka informacja stanowiła o istotnej okoliczności, sąd nie wziął jej pod uwagę i ostatecznie nie doszło do ponownego przeprowadzenia pierwszego procesu.
Początek roku 93 to kolejna zasądzona kara śmierci, tym razem za morderstwo Waltera Antonio. Ciała Petera Simsa nie odnaleziono, dlatego Wuornos nie odpowiedziała za jego śmierć, choć przyznała się do zabójstwa. W związku z orzeczoną karą śmierci Lee przysługiwała tak zwana bezpośrednia apelacja, do której w takiej sytuacji dochodzi obligatoryjnie. Procedura ciągnęła się latami, w trakcie których Eileen wielokrotnie podważała dowody i przebieg jej procesów. Twierdziła, że stała się ofiarą manipulacji i przemysłu filmowego. Zarzucała policji, że można było zatrzymać ją znacznie wcześniej, ale nie zrobiono tego, ponieważ chciano zebrać materiał na film. Utrzymywała także, że w więzieniu poddawana jest regularnym torturom, przeprowadzanym za pomocą broni sonicznej, wywołującej potężne bóle głowy. W roku 2001 Wuornos wystąpiła z wnioskiem o przerwanie procedury apelacyjnej i przeprowadzenie egzekucji. Sąd przychylił się do prośby, wyznaczając egzekucję na 9 października 2002 roku. Zmieniono także sposób jej wykonania z krzesła elektrycznego na zastrzyk. Z uwagi na pogarszającą się kondycję psychiczną Eileen, prawnicy podważyli jej zdolność do bycia poddaną egzekucji. 30 września 2002 roku na mocy swoich kompetencji gubernator Jeb Bush nakazał skierowanie Wuornos na badania psychiatryczne, jako że zgodnie z tamtejszym prawem skazany na śmierć musi do końca zachować świadomość, za co został skazany i że karą jest śmierć. Po przeprowadzeniu badań orzeczono, że zdrowie Eileen nie stoi w sprzeczności z egzekucją. I was just wondering how you're going to be, you know, at 9:30 tomorrow morning. Are you prepared? I'm prepared. I'm all right with it. And how? I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Uh-huh. Nonetheless, yeah. You killed seven men. Yes, you and did. And I'm asking you, what got you to kill the seven and men? And I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't yeah, you get it? Not everybody is killing seven people. So there must have been something in you that was getting you to do that. Oh, you are lost, Nick. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society, and the cops, and the system. A raped woman got executed and was used for books and movies and shit. Ladder climbs, re-election, everything else. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end, and pretty soon it's coming. 2019, a rock's supposed to hit you anyhow. You're all gonna get nuked. We're gonna have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. 9 października 2002 roku Eileen Carol Wuornos podano śmiertelny zastrzyk. Chcę tylko powiedzieć, że odpływam razem ze skałą i powrócę, jak Dzień Niepodległości razem z Jezusem 6 czerwca. Będzie jak w filmie, wielki statek matka i w ogóle. Ja tu jeszcze wrócę. Ja tu jeszcze wrócę. Sprawa Eileen Wuornos dała podstawę do wielu dyskusji. Jedną z nich jest ta na temat wpływu dzieciństwa na dorosłe życie. Dlaczego mordowała? Czy rzeczywiście broniła się przed gwałtem? A może zabijała z zimną krwią, wybierając na swoje ofiary osoby podobne do jej własnego dziadka, którego nienawidziła? Fakty są natomiast takie, że Eileen zabiła i za to poniosła najwyższą karę. Warto jednak pamiętać, że jej życie to nie tylko historia o morderczej prostytutce. To także historia o prymitywnym dziecku, skrzywdzonej nastolatce i zdradzonej kobiecie.